Hej, pro niektórych z Was zainteresował temat SID-u w grach generujących losowe mapy. Jak to możliwe, że podając jakiś ciąg znaków moja gra może wygenerować dokładnie taką samą mapę jak u kogoś innego na komputerze? Ma to spory związek z tym jak działa generacja liczb losowych w komputerach oraz w grach. Mianowicie komputer nie potrafi generować liczb losowych. Komputer jest maszyną deterministyczną. Znaczy, że jak damy 2 plus 2, to komputer zawsze nam zwróci 4. I nie ma bata, żeby tego obejść. Tak działają komputery. Więc w takim razie, jak generowane są liczby losowe? Otóż yy, są one generowane przez generator liczb pseudolosowych. Generator liczb pseudolosowych jest algorytmem, który na podstawie jednej liczby zwraca jakąś inną liczbę, która generalnie nie musi być wcale podobna. Algorytm ten to po prostu jakiś prosty yy, szereg działań matematycznych wykonywanych na liczbie wejściowej. Yy, I nazywany jest generator liczb pseudolosowych, ponieważ zawsze dla zadanej liczby wejściowej, zawsze daje taki sam wynik wyjściowy. Spójrzcie na przykład na ten prosty generator, który ja sobie tutaj zrobiłem. Wziąłem sobie po prostu jedną liczbę, dodałem do niej 1, potem to pomnożyłem przez 3, dodałem do niej 5 do wyniku, potem to pomnożyłem przez 7, oraz to wziąłem wszystko modulo 100. Modulo 100, czyli to jest reszta z dzielenia przez 100. I zobaczcie, jak dla małego zakresu liczb wejściowych od 1 do 24, jakie różne liczby mogłem wygenerować. Jest 67, jest. 87, a obok jest 8. Więc wykorzystując prosty ciąg działań matematycznych, możemy wygenerować sobie liczby, które przypominają losowe, ale tak naprawdę nie są losowe, to są po prostu liczby, które są wynikiem jakichś działań matematycznych. Pozostaje teraz pytanie, skąd się biorą te liczby na początku generatora, na podstawie którego generator działa. Otóż zazwyczaj robione jest tak, że wynik pracy generatora jest wkładany jako wejście kolejnego przebiegu. Więc, jak sobie wygenerujemy tutaj 77, to on jest wkładany do następnej liczby, i na podstawie tego potem jest generowana następna liczba. Problemem najważniejszym w generatorze takim jest liczba, którą na początku wstawimy. To jest właśnie nas, nasz seed generatora. Aż generator nie potrafi w żaden sposób wymyślić sobie tej liczby, to po prostu program, który obsługuje ten generator, musi coś mu podać. I tutaj możemy różne rzeczy mu podawać. Jeżeli chcemy... Jakoś naprawdę losową liczbę tam odzyskać, to możemy wstawić powiedzmy czas w milisekundach w momencie utworzenia generatora Możemy też, na przykład w starszych konsolach było tak robione, było tam stawiana liczba, która była generowana na podstawie przycisków, które gracz nacisnął na padzie Ale możemy tam również stawiać jakąś określoną z góry liczbę, czyli powiedzmy nasz seed, który, który gracz wpisał w okienku jeżeli na początku seedu stawimy jakąś określoną liczbę czy znak, to mamy pewność, że ten generator zawsze wygeneruje nam taki sam ciąg znaków. Dlatego mapa, którą generujemy na podstawie jakiegoś seedu zawsze będzie wyglądać tak samo, pod warunkiem, że generator się nie zmienił. Jeżeli w międzyczasie powiedzmy był update do gry, który spowodował, że generator generuje więcej liczb, albo te, które generuje, są przydzielane już do innych zmiennych, to Wiadomo, że mapa może wyglądać albo diametralnie inaczej, albo troszkę inaczej, w zależności od działania generatora. Ok, więc tak działa generator liczb pseudolisowych w grach, i tak działa SID w grach komputerowych. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście, i mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe. Do usłyszenia. Hej!